Witam Was, siostry i bracia, 8 lutego. Dzisiejsze słowa z Biblią na co dzień zapisane są w Księdze proroka Izajasza w 51 rozdziale, w 7 wersecie, gdzie czytamy: Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Oraz w 1 liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, w 12 wersecie. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nie bój się. To możemy wysłyszeć w dzisiejszych tekstach. Czy łatwo jest się nie bać? Przecież lęk to najbardziej pierwotna emocja, jaka jest w człowieku. Dlatego mamy prawo do odczuwania strachu, w szczególności jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Bo kto z nas nie boi się odrzucenia, nie boi się krytyki? A dzisiejsze teksty wręcz krzyczą: nie lękaj się, nie odczuwaj strachu. Nie bój się tego, co najtrudniejsze: oceny innych osób, ich komentarzy i reakcji. Kto z nas może powiedzieć, że słowa krytyki, uszczypliwe komentarze czy paszkwilne wypowiedzi przyjmuje z wdzięcznością, spokojnie i na luzie, że się ich nie boi, że one nie docierają i nie ranią jego wnętrza? Jest chyba niewiele takich osób. O wiele lepiej czujemy się, gdy słyszymy słowa pochwały i uznania. Ale ile ich jest w świecie specjalistów od wszystkiego? Dlatego dzisiejsze słowa z książeczki z Biblią na co dzień są nam potrzebne, by stawić czoła tym, których się obawiamy, i spełnić to, do czego zostaliśmy wszyscy powołani. Nie bój się, mówi prorok Izajasz do narodu wybranego, otoczonego innymi ludami. Nie bój się pośmiewiska czy uszczypliwości, bo Bóg obiecał ci coś cenniejszego niż ludzkie uznanie. Bóg ludowi wybranemu dał obietnicę zbawienia, która trwać będzie z pokolenia na pokolenie. A tą obietnicę dzięki Chrystusowi rozciąga i na nas wszystkich. Nie bój się, mówi i dziś do nas Bóg, kiedy masz składać świadectwo swojej wiary. Kiedy mamy mówić o tym, który nie wstydził się ludzkich osądów, który przekraczał granice ludzkich konwenansów, łamał bezduszne przepisy, by dotrzeć tam, gdzie był potrzebny, gdzie niósł nadzieję i radość. Nie obawiajmy się oceny, bo niesiemy światu najcenniejszy dar, jaki Bóg dał człowiekowi. Bóg nas nie odrzucił, nie wyśmiał, lecz wyciągnął do nas swoją ojcowską dłoń w krzyżu Chrystusa. To daje nam siłę, by pokonać to, czego się boimy. Odwagi, siostry i bracia. Amen.